Ahoj! Mateusz SS Jotosiem z tej strony i kolejny odcinek zagrajmy w Inuyasha Secret of the Divine Jewel. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku Inuyasha opuścił naszą drużynę. I jako, że tych przeciwników już widzieliśmy, cięcie. No i już jesteśmy po walce. No i mamy duch. Dobrze, że idę jeszcze tu nie ma. Teraz będę bardzo słaby. I tu mamy charakterystyczny budynek. No i jesteśmy. Jeszcze leczę te smoki. I tę muzykę, jak pamiętacie zapewne, słyszeliśmy w lesie. I tu. Kagome? Przykro mi. I chyba muszę chyba zostanę tu i poczekam. Kagome. Przepraszam. W porządku. Wiesz. Chyba będę czekać z tobą. Dobra, dzięki. Chyba nic na to nie poradzimy. Cóż, chyba pójdę. Tak. Wtedy będę ci towarzyszyć. Nie martw się. Powinien się zostać z Kagome i Sango. Idziemy, Shippo. Ja? Chcesz iść ze mną? Nie, nie o to chodzi. Dobra, chodźmy. Czyli w opuszczonej świątyni dalej idzie z nami tylko Shippo. I tu. Hej, Shippo, kim jest ta Kikyo? Jest kobietą z przeszłości Inuyaszy. Kobietą z jego przeszłości. Nawet kiedy uczucia Inuyaszy do Kagome są silne, nie. Może nie może zapomnieć o Kikyo. Zawsze biega tu i z powrotem między obiema. To coś, z czym nigdy nie pogodzę się. To właśnie. Nic dziwnego, że Kagome tak często mówi siad do Inuyaszy. Aczkolwiek tutaj powiedziała dopiero dwa razy. I tu Shippo nam zniknął. To dziwne, gdzie on poszedł? Ślepy zaułek? Dziwne, zgubiłam się. Wygląda na to, że nie wrócimy. Czyli musimy iść dalej. No i jesteśmy. Czy ty jesteś Kikyo? Tak. Więc gdzie jest Inuyasha? Nie jest z tobą? Jedną coś mam. To dlatego Inuyaszy tu nie ma. Wszyscy inni tylko by przeszkadzali. Nie zbliżaj się. Czy ty jesteś? O czym ty mówisz? Posiadasz moc Boga.
i używasz tej moc, by zawdać jej do jaszy. Czyż nie? Co to znaczy? Ja nie... Boska moc jest zbyt potężna, by ludzie mogli ją kontrolować. Zniszczy cię i wszystko wokół ciebie. Nie pozwolę, żebyś zabrała Inuyasha ze sobą. Co? Monkse? Musisz iść, Jonis. Ja się tym zajmę. W porządku. Ty! Nie mam zamiaru z tobą walczyć, nieumierająca kapłanko. Jednakże siła Inuyasha jest gada do podróży Kamui. Podróż Kamui trwała. Proszę, wybacz mi. Nie da się, że to jest pusta. Krew demona. Zaklęcie wiążące krew demona. Przychodzi do życia nawet przy śmierci. Tak samo jak ja. Uciekłam nawet nie myśląc. Ta osoba Kikio była straszna. Właśnie. Zastanów się, czy wszystko z Monksem w porządku. I zabawne, że możemy już wracać. A tu jest cała nasza drużyna. Jonis, wrócił, jesteś bezpieczna. Szlipo, wystraszyłeś mnie tak nagle znikając. Przepraszam, zrobiło się nagle bardzo bliście i nie widziałem, gdzie byłaś. To zapewne robota Kikio. W każdym razie, coś nie tak? Kagome jest wściekła. Tak, na to wygląda. Ale dlaczego? Pozwól, że zgadnę. Inuyasha. Zgadza się. Zgadza się. A się. Jest dwulicowcem. Jest być dwulicowcem. Masz rację, dwulicowiec. To nie czas na wygłupianie się. Dobra, powinniśmy wkrótce iść. I nasza drużyna znowu jest w komplecie. Zauważcie, że tym razem nie było tej zmiany. Zniknęli. Monkse, Kikio, oboje. Nie wiem, co znaczy relief. Nie będę już sprawdzał. Chociaż tym razem nie wchodzimy w ślepy zaułek. I tu nasza drużyna została wcześniej. O. No właśnie. Swoją drogą, Jonis. Widziałaś panią Kikio? Biedroku. Nie, to nie czas na... Cóż, ktoś musi zapytać, racja?
Wygląda na to, że jego jaszczenik tutaj jest znalazł. Kyoshiro też nie. Co ty na to, czemu jest? Tak, widziałam ją. Naprawdę? Chyba chciała mnie spotkać, ale nie wiem dlaczego. Powiedziała coś o mocy Boga. Może też chce Kamui? Kikio? O Kamui? Nic te. Rozumiem. Więc to się stało. Tak. Rozumiem. Czyli z tego co wiemy, Janice posiada bardzo niebezpieczną moc. I musi, czyli musimy szybko oddać Kamui, zanim Janice straci kontrolę. Bo inaczej będzie po niej. I tu są dwa demony. Kim jesteś? Nie jesteś z tej wioski. Co robić w wiosce? I tu zaczyna się nasza walka. Przy okazji, ci przeciwnicy to są demony pecha. Są demony nieszczęścia. I nie wiem, czy Windscan na nie wystarczy. Nie, nie wystarczy. Zostajemy temu. Szkoda, że możemy nie wydalić tylko jednego. Oby mi jedno oko to wytrzyma. Dobrze. Kagome musi użyć świętej bariery. To powinno załatwić sprawę. Teraz nasza drużyna jest odporna. Wydaje na tej szachu. Dobra, najpierw jednemu stopiem. No i cios na roku. Cios mi na roku wystarczył. Sprzedać jednego demona został drugi. Chyba lepiej, żeby szybko spróbowałam zjeść tego, bo to na to był dobry pomysł. Znaleźć mi wioskę zaatakowaną przez demony. Hej, nie spuszczaj gardy. To nie są jedyne. Nie wiem, co tu się dzieje, ale ich zapach jest wszędzie w tej wiosce. Żartujesz, jesteś to źle. Musimy uratować mieszkańców wioski. No i zaczyna się. Niemniej jednak, póki co nie będę jeszcze ratować tej wioski. Widzimy się za chwilę. Witajcie po tej przerwie. Musiałem zejść, bo jedna, że tak powiem, bogini posłuszeństwa nie przestałaby wołać, gdybym nie zszedł. I w końcu to mogłoby się złapać na nagranie. Wolałem tego uniknąć. W każdym razie wracamy. Byliśmy pod tym oto drzewem, gdzie było kilka demonów. I... tu jest wioska. To
do tego domu niestety wejść nie możemy. I wygląda na to, że to jedyny w wiosce. Idziemy tam. O! Tutaj mamy problem z sobiekami. O! To chyba ostatni z nich. Co za żałosna wioska. Nawet nie walczyli dobrze. Czekaj. Co ty robisz z mieszkańcami wioski, demonie? Kim ty jesteś? Jesteś nikim, tylko mnichem ludzkim. Jak śmiałeś się zwracać do wspaniałej Sary. Zobaczmy. Półdemon, lisie dziecko. No właśnie! Mówiłem, że Inuyasha jest półdemonem, prawda? Pewnie powiedziałem to już w Inuyasha Secret of the Cursed Mask. A to lisie dziecko to raczej było Oshippo. Niezłą grupę ze sobą przyprowadziłeś. Szkoda, że nie ma wśród was uzdolnionego wojownika. Co ty mówisz? Co? Ta ludzka dziewczyna. Janice chyba zorientowała się, że to o niej. Co? O? Naczynie Kamui? Co to tu robi? Nieważne. Zostawię ją goraj. Nie ma ze mną nic do roboty. Przestań paplać. Zakończ. Zamknę ciebie i twoje hałaśliwe usta. Czekaj, Inuyasha. Jeszcze nie teraz. Co? Dlaczego nie? Jakoś ten demon zdaje się wiedzieć coś o Janice. Może nawet wie coś o Natarze. E? Mam. Myślisz, że... Możesz zmusić mnie siłą do rozmowy, czyż nie? Chciałabym po prostu zostać i popatrzeć, ale niestety już zdecydowałem, kto będzie moim przeciwnikiem. Jeśli mnie chcesz, chodź i złap mnie, ale musisz ich najpierw pokonać. No i mamy walkę. Zastrzeba demonami. I ponieważ to walka z bossem, nie wytnę jej. I oczywiście Windscar jak zwykle nie działa. Pełną mocą. No i wydaje mi się, że... Atak na tych dwóch będzie lepszy. O! Wieroku powinien wytrzymać. No właśnie. Kagome! Musi podnieść barierę dla towarzyszy. I teraz Wieroku. Wydaje mi się, że normalny atak będzie lepszą opcją. Cała drużyna! O! Już i pomogłem sobie darować. I widzicie? Bariera
Pół i Dujaszy zadziałała. Ale wygląda na to, że teraz przyda się Windscar. Nie zdziwię się, jeśli po tym ataku te potwory dwa padną. Ale nie, padł tylko jeden. I Sango powinno już wystarczyć na drabia. To właśnie. Walka wygrana, ale Inuyasha dalej nie ma już energii. Nie mogę uwierzyć, że demony atakują wioskę. Wiem, coś jeszcze nie wygląda dobrze. Mieszkańcy wioski poszli gdzieś, zostali gdzieś zabrani. Wygląda na to, że demony coś zamieszają. Zmierzają. Chociaż demon nazwał Janis jest naczyniem Kamui. Co? Jak dużo czasu zamierzacie stracić na gadanie? Ach, tak, musimy się pośpieszyć. Później pogadamy o Kamui. Najpierw musimy uratować wieśniaków. Wiesz, gdzie oni są? Nadal mogę wyczuć tą dziewczynę. Zmierza na zachód. Zmierza na zachód. I nie poszła daleko. No to na co czekamy? Pośpieszmy się i uratujmy wieśniaków. I zauważyliście pewnie, jaki Shippo jest chętny do ratowania ludzi. I muzyka już nam się zmieniła. Na zachód. Na zachód, tak? Kto wie? Może powinniśmy tu. To jest północ, ale też leży na zachód od wioski. Zresztą więcej o tym powiem, kiedy już wrócę na mapę. Czyli jedno jest pewne. Tu nie mieliśmy iść. Tyle przynajmniej już wiemy. Tę walkę to już wytnę. A co ja wam będę pokazywał Windscara, którego używam w tej walce, bo nie mam zamiaru bawić się z przeciwnikami. Na szczęście meteor ognisty Janis przydaje się, by dobić tych przeciwników, jak Inuyasha zawodzi. Jeśli pozwolicie, oddobię trochę energii. I uleczę Mihoku i Inuyaszę, bo oni najbardziej potrzebują leczenia w tej chwili. A Janis po prostu się przebiegnie w tą i z powrotem.
A co? Z tego biegania odzyskuje też możemy odzyskać energię, widzicie? To na zachód, taki Inuyasha. No i wydaje się, że to starzy przeciwnicy, ale to jest podły demon. I do tych dzieci za podłymi demonami nie możemy się dobrać. Musimy najpierw pozbyć, musimy użyć Windscara. Zresztą widzieliście, jakie te mydlenia są wytrzymane. No i akurat byli tak rozstawieni, że nie było jak trafić ich jednym atakiem. Ale trafił, nie ma co. Czasami przeciwnicy tak szczęśliwie nam stają, że Inuyasha i Janis wystarczą. No i mamy jaskinię. Niestety wszystko wskazuje na to, że musimy iść, że musimy przejść właśnie przez nią. Ale przygotujcie się teraz na lagi. Ostrzegam was. Dorujcie to sobie z tymi lag. Dobra, nieważne z tymi lagami. Ale tak czy inaczej... Ej, dalszą częścią przez jaskinię przejdziemy w następnym odcinku. Zagrajmy w Inuyasha Secret of the Divine Jewel. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!